tyle ze strony, jak mogą Państwo sami projektować kolekcję. Natomiast w tym momencie chcielibyśmy Państwu pokazać program wizualny, który może być dla Państwa nie tylko pomocą w realizacji lekcji, może też pozwolić na stworzenie scenariuszy do tej lekcji, a jak również w trakcie prowadzenia lekcji pokazać, wykorzystać różne multimedialne narzędzia, które już są gotowe po prostu do wzięcia z sieci, gdyż są w sieci całkowicie dostępne i są całkowicie bezpłatne. I tak, proszę Państwa, chciałabym w imieniu swoim i Barbary pokazać Państwu jeden z naszych projektów, który jest projektem multimedialnym. Drugi przedstawi Barbara. Ten pierwszy jest dedykowany pierwszemu poziomowi edukacyjnemu. A nie wiem, czy wśród nas jest dużo osób związanych z pierwszym poziomem edukacyjnym, których również tutaj zapraszaliśmy. Natomiast nawet jeżeli tych osób jest niewiele, chcielibyśmy Państwu pokazać przez realizację programu Mieszkańcy spod 11 internetowa strona edukacyjna dla dzieci, która jest od ubiegłego roku, od 1 września całkowicie dla Państwa w środowisku internetowym dostępna. W jaki sposób w ogóle myślimy o edukacji i w jaki sposób mogą Państwo, ucząc historii, korzystać z narzędzi, które być może nie od początku są traktowane jako narzędzia pracy historycznej. Nasz program, proszę Państwa, rozpoczął się razem z początkiem jakby działalności programów edukacyjnych w muzeum, a więc w tym momencie już mamy 4 lata za sobą. W ciągu tych 4 lat staraliśmy się w różny sposób odpowiedzieć na czasem bardzo elementarne pytania. Przykład takiego pytania jest teraz przed Państwem. Pytania, które dla nas bynajmniej nie były proste i nie były oczywiste, więc sposobów, jak na nie odpowiadać, szukaliśmy w różnych miejscach i mam nadzieję, że narzędzia, jakie Państwu pokażemy, wynikające z tych poszukiwań, okażą się również dla Państwa atrakcyjne i okażą się pomysłami, które były drogą prowadzącą we właściwą stronę. Wychodząc od słowa, dlaczego na moim domu wisi flaga, prostego pytania, które być może stawia dziecko w wieku 6-9 lat, z tego co wiem, również w klasach 4 nasz program Mieszkańcy spod 11, o którym będzie mowa szerzej za chwilę, jest również wykorzystywany, więc chociaż myśmy sobie ramowo to zawęźli do klas młodszych, z tego co wiemy, z racji tego, jak jest stworzona podstawa programowa do klasy 4, program ten cieszy się również na 2 poziomie edukacyjnym popularnością. Natomiast jak odpowiedzieć na to pytanie? Staraliśmy się odpowiedzieć używając różnych narzędzi, bardziej tradycyjnych i bardziej nowoczesnych. Część z nich wymaga spotkania bezpośredniego, tak jak w tym momencie spotykamy się z Państwem, a więc jest to zaproszenie do udziału w warsztatach, które prowadziliśmy w szkołach. To był pierwszy element tego programu, Pies i Wilk, czyli o niepodległości dla najmłodszych, interaktywne warsztaty oparte na pedagogice zabawy, na wykorzystaniu języku teatru w torowaniu drogi do prowadzenia wątków historycznych na pierwszym etapie edukacyjnym. Kolejny element, który już coraz bardziej jest rozwinięty w naszej działalności, pomimo tego, że jak już to zostało wspomniane, jesteśmy nadal instytucją w budowie, a więc lekcja muzealna. Lekcje muzealne, które już się w naszej siedzibie odbywają i będą się odbywać już na stałe, miały być nową propozycją do rozważania w sposób bezpośredni tego, jak odpowiedzieć na proste pytanie, wykorzystując przestrzeń, wykorzystując również miejsce, w którym się spotykamy. Co w przypadku pierwszego elementu programu o niepodległości dla najmłodszych nie było możliwe, bo program był realizowany w klasach szkolnych, a więc u Państwa, w Państwa przestrzeniach, niezależnie od naszej przestrzeni muzealnej. Natomiast to, co było już trzecim etapem i co będzie głównym elementem mojego wystąpienia, a co miało zasięg nie tylko ogólnopolski, ale miało też wymiar właśnie interesujący nas z punktu widzenia tematu konferencji, o którym się dzisiaj spotykamy, czyli zastosowania multimediów w edukacji, edukacji humanistycznej na zajęciach również poświęconych historii, to edukacyjna strona internetowa, która powstała na bazie poprzednich doświadczeń, a z których jasno wynikało, że prowadzenie języka historii na tym etapie edukacji jest jak najbardziej możliwe pod warunkiem,
że oczywiście wybierzemy odpowiedni język, odpowiedni sposób komunikacji, odpowiedni sposób współpracy z naszymi adresatami. To, co dopełnia dzisiaj ten projekt, w tym roku go kończy, jest książka. Tą książkę będziemy wśród Państwa rozrysowywać na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Być może ktoś z Państwa będzie miał to szczęście, że akurat trafi w jego ręce, jeśli nie jest to też książka całkowicie dostępna. Jednak bez względu, proszę Państwa, o czym będę mówiła szerzej, o czym tylko skrótowo tutaj napomnę, za każdym razem, myśląc o programie edukacyjnym, myśleliśmy w taki sposób, aby bardzo trudne pojęcie, a czasami jest taki słownik trudnych pojęć, z racji takiej, że sami nie wiemy, jak o nich rozmawiać, nie dlatego, że są trudnymi słowami samymi w sobie. Słowo niepodległość, które było słowem kluczem do naszego programu, znalazło się niejednokrotnie w takim słowniku, oczywiście stworzonym przez nas samych, w naszej świadomości. W związku z czym często było słowem, które trudno było podejmować. Myśmy stwierdzili, że jeżeli w atrakcyjny i zrozumiały sposób spróbujemy podjąć rozmowę na temat znaczenia tego słowa, będzie to możliwe. I być może w ten sposób zaoferujemy Państwu coś, co będzie bądź formą tradycyjną z racji takiej, że będzie formą książkową. Tu prezentuję Państwu okładkę naszej książki, która zamyka projekt. Z drugiej strony jednak to, w jaki sposób jest rozwiązana narracja w książce, w jaki sposób jest rozwiązany jej układ, tworzy już pewnego rodzaju alternatywę dla tradycyjnego sposobu podejmowania tego tematu. A wreszcie, proszę Państwa, rzecz najważniejsza, na ile te nasze innowacyjne, muzealne formy mają zastosowanie w edukacji szkolnej, bo wtedy nasze drogi mogą się skrzyżować, możemy być dla siebie partnerami w różnych działaniach edukacyjnych. Oczywiście, proszę Państwa, nie od razu wiedzieliśmy wszystko, w związku z czym najbardziej sobie ceniliśmy to doświadczenie bezpośrednie, wywodzące się z warsztatów parateatralnych, gdzie wprowadzaliśmy pierwsze narzędzia związane z historią, takie jak atlas, jak mapa, gdzie wprowadzaliśmy język symboli, niezwykle trudny, ale jak się okazało, będący kluczowym dla tego projektu, bo pozwalającym nam poprzez język metafory znaleźć właśnie drogę do dojścia do najbardziej intrygującego dla nas określenia, do najbardziej ważnego dla nas słowa, czyli niepodległości. W związku z tym postanowiliśmy szerzej wejść w obszar sztuki i tym razem zamiast teatru posłużyć się językiem filmu animowanego. Pani Hanna mówiła o tym, jak samemu tworzyć film, natomiast my tutaj oferujemy Państwu już film gotowy, który ma być pretekstem do rozmawiania na temat historii. Ten film jest dostępny na stronie, przy czym zdając sobie sprawę z tego, że no niestety nasza pracownia, nasza codzienność szkolna nie zawsze jest na tym samym poziomie, w związku z czym mogą Państwo ten film też pobrać z internetu, wyświetlać na swoich własnych komputerach, bowiem czasami bardzo proste zadanie, które rozpoczyna pracę z naszą stroną, czyli włącz głośniki i rozpocznij zwiedzanie strony miłej zabawy, okazuje się już barierą, bo na przykład komputery nie mają głośników. I w związku z tym to, co miało być przewodnikiem po ścieżce, jaką Państwu proponujemy, jest o tyle trudne z racji takiej, że po prostu tego głosu nie słychać. Ale można wszystko rozwiązać. Mają Państwo również na tej stronie, która została graficznie zaprojektowana w taki sposób, aby przede wszystkim dziecko się po niej w sposób prosty mogło poruszać, zakładkę materiały dla nauczycieli. To jest wciśnięte w ruch, co nie znaczy, że nie jest istotne. W tej zakładce bowiem mają Państwo pełne teksty, jakie zostały wykorzystane przez narratora do prowadzenia, do nawigacji po tej stronie i do przekazywania już konkretnej wiedzy. Więc jeżeli warunki techniczne Państwu nie pozwalają na wykorzystanie wszystkiego, co jest na tej stronie zawarte w formie gotowej, mogą Państwo posiłkować się tym, że to Państwo zostaną narratorem i osobą prowadzącą po naszej stronie. Po naszej stronie, która, aby dojść do historii, proponuje najpierw spotkanie z zupełnie innym światem. Na więcej niestety nie mamy czasu. Film trwa 8 minut. Nie wykorzystuje całej jednostki godzinowej. Mogą potem Państwo przez 2/3 lekcji wokół filmu pracować. Od jutra miała zamiar jeść tylko zdrowe rzeczy. Po tej nocy marchewki, pomidory i ogórki w jej ogórku w pełni dojrzeją. Jutro wielki dzień plonów. Jeszcze
tylko jedna, pomyślała Elza. Okruszki czekolady spadały jej z ust i rozpływały się na poszewce. Jutro trzeba też będzie zrobić pranie. 20, 21, 22. Anicet liczył w myślach błękitne obłoki. Jeszcze chwila, a zaśnie. I wszystkie piękne rzeczy, które dzisiaj widział na spacerze, złączą się w jego śnie w jeden obraz, który jutro namaluje. 28. Gdyby nie to trzeszczenie z góry, już dawno by spał. 29. Niemożliwe. Elza naprawdę robi teraz pranie? 30. Tej nocy nie może zasnąć. Wzdrygnął się Tadzik, wypijając kolejną szklankę kawy z mlekiem. Za 4 godziny przeleci nad domem kometa, zapowiadająca nadejście jesieni. Tadzik musi opisać w swoim notesie prędkość, z jaką przeleci, oraz wielkość i jasność jej lśnienia. A tu z okna leci 45, 46, 47. Zaraza. Ale teraz musi się Przerwę Państwa spotkanie z mieszkańcami spod Jedenaski, Elzą, Anicetem i Tadzikiem, 3 fikcyjnymi bohaterami, którzy, tak jak w naszych innych narracjach, są naszymi przewodnikami prowadzącymi na drodze ku spotkania z historią. Żeby było to spotkanie w końcu możliwe, najpierw pracujemy z dziećmi wokół tego, kogo w ogóle poznali, co za tą historią stoi. I stąd proponujemy bardzo proste aplikacje do wykonania, abyśmy uporządkowali to, co zobaczyliśmy. Dokonujemy interpretacji. Interpretacja historii jest niezwykle ważna. Później będzie to praca ze źródłem, tekstem, obrazem. Różne mogą Państwo używać materiały do podejmowania interpretacji. My na tym etapie zaczynamy z czymś, co jest po prostu zrozumiałe dla tego etapu edukacji, czyli z czymś, co jest związane z baśnią i z może po prostu z ciekawą historią. Historią, w której zwracamy uwagę na różne emocje. Po to, by zobaczyć, co się tak naprawdę wydarzyło, z czego wynikało, nasilić ciąg przyczynowo-skutkowy tego, co zostało zaprezentowane. Bo dzięki temu, poznając bliżej tą historię, mieszkańców spod Jedenastki, oczywiście cyfra nie jest przypadkowa, dochodzimy do historii właściwej, do tajemniczej skrzyni, w której pojawiają się już artefakty związane ze źródłami historycznymi. I w związku z tym, przechodząc od czegoś, co było fikcyjną opowieścią, zaczynamy dotykać tego, co wydarzyło się naprawdę. I oczywiście spytają Państwo, jak można z mapą pracować z 6-latkiem, 7-latkiem. Ale czasami decyduje po prostu spostrzegawczość i wykorzystywanie kompetencji wzroku. Obraz się między sobą różni. To są specjalnie przygotowane mapy z naszego atlasu, którym się posługujemy na różnych zajęciach. I w momencie, kiedy dziecko próbuje znaleźć różnicę między obrazami, pozwala mu to odkryć, że coś się zmieniało w czasie. I tu przewodnik, nasz narrator, wyjaśnia, czemu się zmieniało. To są proste, kilkuzdaniowe komentarze, ale one stanowią wstęp do historii, która będzie rozwijana. Podobnie jest z zakładkami, które obudziły różne opinie wśród nauczycieli. Z racji takiej, że kiedy rozwiązywał na przykład zadanie z fotografiami uczeń klasy pierwszej, było to zadanie trudne na zasadzie uda się, nie uda. Trafiłam, nie trafiłam, słyszę te nazwiska pierwszy raz, nigdy nie widziałam tych twarzy. Natomiast w przypadku klasy trzeciej, kiedy pojawiają się w historii, w narracji, w programie już postaci związane z historią polską, słynni Polacy, reprezentujący m.in. nas interesujący okres, jest to już zadanie, które stawia wielokropek, to znaczy, a kim ta postać była? Dlaczego jest sławna? Tu oczywiście trzeba by tą narrację rozwinąć. Wszystko to jednak powoduje, że kiedy korzystają Państwo z pierwszej części materiałów zgromadzonych na naszej stronie, bądź przechodzą do części drugiej, ponieważ materiały z racji ilości zostały podzielone tak, by Państwo mogli realizować na jednej, na dwóch lekcjach, to już zależy od Państwa potrzeb,
To są materiały otwarte od państwa, zależy jakie państwo wykorzystają. Pojawiają się rzeczy, które znowu są do wykorzystania przez samo dziecko intuicyjne. Ale gdy pojawia się komentarz narratora, czy państwo zdecydują się wokół wybranego wątku szerzej pracować, tak jak tutaj w przypadku wątków związanych z pojęciem zabytek, dziedzictwo, stolica, wchodzimy już w obręb narracji historycznej. Pada oczywiście pytanie, czemu taki, a nie inny zabytek, czemu takie, a nie inne miejsce. Tak jak już zostało wspomniane, to jest jeden z naszych programów, gdzie spotykamy się z państwem w przestrzeni wirtualnej. Z jednej strony korzystają z tego też nauczyciele polonijni, którzy się zapoznali z tym programem między innymi w lipcu tego roku. Z drugiej strony korzystają nauczyciele z różnych stron świata i z różnych stron Polski. Osoby, które w zeszłym roku wzięły udział w konkursie towarzyszącym otwarciu, uruchomieniu naszej strony, wśród tych osób znalazła się klasa zwycięska, która pochodziła z Kożuchowa. Dla nich Warszawa jest znacznie dalej niż Berlin, jak się dowiedziałam w momencie, kiedy przyjechali odebrać swoją nagrodę, czyli przyjechali na wycieczkę do Warszawy. Dla nich to była tyle cenna wycieczka, że częściej właśnie z ich szkoły jeżdżą wycieczki szkolne do Niemiec niż do stolicy własnego kraju. Dlatego chcieliśmy poprzez te mapy, które wprowadzają nas w tematykę szerszą niż tylko tematyka niezwykle istotną dla nas z racji wydarzeń, jakie obchodzimy w listopadzie, w tematykę pozwalającą popatrzeć na historię i na znaczenie słowa niepodległość w kontekście nie tylko świętowania obchodzenia Narodowego Święta, Święta Niepodległości. Myślenia o tym, co jest niepodległością z perspektywy codziennej, z perspektywy tego, co nas otacza, co w tym pejzażu, w tej panoramie jest cenne i dlaczego. Dlatego w drugiej części naszych działań pojawiły się m.in. parki narodowe. I znowu, nie wszystkie, nie 23, bo to już by spowodowało, że obraz przestał być czytelny, ale są punkty, do których można nawiązać te zielone kropki, czyli kropki pozbawione swojej identyfikacji, swojego symbolu, znaku danego parku, a są punktami, z których może skorzystać nauczyciel, dla którego to miejsce akurat jest istotniejsze. I tak zwolna, kończąc prezentację jednego z naszych programów, właśnie wykorzystujących po pierwsze język filmu animowanego, a po drugie wykorzystującego środowisko internetowe, a wykorzystującego programy komputerowe w edukacji, pozwalające w sumie na to, że użytkownicy tego portalu będą mogli zasoby na nim zgromadzone wykorzystywać częściowo, fragmentarycznie, w różnych odsłonach, dochodzimy do tego, co oczywiście było główną przyczyną, dlaczego w ogóle portal powstał. Czyli, że mówimy o edukacji muzealnej, której drogi krzyżują się ze zwykłą edukacją, z edukacją szkolną, gdzie chcemy uczyć innych form edukacji, na przykład innych form świętowania, innych postaw patriotycznych. Stąd pojawiają się rzeczy najbardziej sztandarowe, jak zawieszanie flagi, ale pojawiała się też nasza poczta balonikowa, która była jednym z pierwszych sposobów obchodzenia w naszym muzeum Święta Niepodległości, jak chociażby wspólna wycieczka po okolicy i odkrywania tego, co może być sednem niepodległości w okolicznych terenach. I to wszystko, proszę państwa, za sprawą spotkania z Anicetem, Tacikiem i Elzą, którzy mieli okazję mieszkać w jednym domu. Różnie o ten dom dbali, więc różne też były koleje ich historii. A którzy dopiero po wspólnym wysiłku mogli usiąść razem przy jednym stole i oczywiście data w tle na kalendarzu nie jest bynajmniej przypadkowa, że tą radość z tego, iż postanowili właśnie się na to zdecydować, świętują 11 listopada. Roku nie ma. Ale mówimy o pewnym słowie, które dla nas jest istotne nie tylko w dniu 11 listopada, nie tylko będzie bardzo istotne w momencie, kiedy rok po otworzeniu naszego muzeum będziemy obchodzić stulecie niepodległości, tylko dlatego, że jest to słowo istotne, mówiące o tym, kim jestem, skąd pochodzę i co jest dla mnie jakąś wartością. Żeby móc sobie na te pytania odpowiadać, myślimy, że trzeba do tego przygotowywać państwa podopiecznych uczniów od samego początku ich edukacji, nie tylko muzealnej, ale również szkolnej. I mamy nadzieję, że stworzone narzędzie, które funkcjonuje wspólnej dla nas rzeczywistości wirtualnej,
jest jedną z wielu okazji, by robić to po prostu razem.